McDonald's McDonaldem, ale to kolejna sesja z jakże efektowną Adrianą. Ale dzisiaj będzie set zupełnie inny niż zazwyczaj. Będzie dużo folku, dużo takiego szczaśnego klimatu zdjęciowego, bo mamy dzisiaj w robocie skansen kolbuszowej. Ada strasznie się na to cieszy, bo uwielbia skanseny, więc... Bo to jest moja... To jest moje miejsce. Ja powinnam tam mieszkać. No, okej. Okay. Skansen w Kolbuszowej. Pierwszy raz tutaj jestem. Za sprawą... w sumie, no... Ady. Ja się składę, że jakieś tak pod rząd wypadają te sesje za dom. A to jest blisko, ona ten skansen zna, więc dlatego tutaj... Sprawdzimy, jak to... A, ciekawostka, bo tutaj 1670 jest skręcony. No. No. No i powiem wam, że całkiem to ładnie sobie wygląda. Jest tutaj jeden taki dworek, którego nie spotkałem w takim klimacie zrobionego, odtworzonego. Nie spotkałem w żadnym innym skansenie. No to jest nudna biała ściana, tu się nic nie dzieje. Ciepło bardzo, cholernie dzisiaj, ale dobra, dobra. A z tej strony mamy ten ganeczek, który mnie zauroczył. Kurczę, wygląda obłędnie. Fajne, te szkiełeczka, ta ornamentyka tutaj tych dołów. No i nasza modelka dzisiaj, cześć. Cześć. To jest ładne. No i powiem wam, że całkiem to ładnie sobie wygląda. Jest tutaj jeden taki dworek. Tak wygląda... Dobra, jest mikrofon. Tak wygląda sobie vibe tego miejsca. To jeszcze raz. Tak, to jest ten klimat tego miejsca, w którym powstaną pierwsze kadry. Tutaj mamy Adę, która wejdzie nam w czerń i będzie nie tyle, że przaśnie, ale tutaj będzie złowrogo. Będzie takie klimatyczne i stylowe. Złowrogo. Tak. Warunki polowe dzisiaj ubierania, a ona się tutaj kitra, tak, mamy czerń i biel tego dworku, więc pewnie zdjęcie pewnego takiego niepokoju i osobowości, która może być nieodgadniona, groźna może na zdjęciu, ona jest groźna w ogóle i tak na co dzień pewnie. O, właśnie. I tutaj powstanie chyba pierwszy kadr, zestawiamy sobie czerń z bielą, bo nie ma sensu w skansenie miksować ciemnych outfitów, ciemnych stylówek na brązowych starych chatach. Tam idziemy sobie w zupełnie coś innego. Idziemy tam sobie w biele, jakieś takie, wiecie, gołębie historie i kolorowe, jasne, lekkie, zwiewne historyjki. Ostatnie szlify widzę, okej, okay, dobra. Jak zawsze. No to tak. Skansen w Kolbuszowej dał nieprawdopodobne wyniki, jeżeli chodzi o poszukiwania ciekawych historii, ponieważ trafiliśmy tutaj na miejsce, gdzie mamy wiadro. O, tu. Mamy, gdzie ta miska jest? No dobra, tu jest miska. I miska normalnie, przecież to można tak ograć, z jakimiś takimi na płocie dyndadełkami. Ada jest zachwycona. Za radość normalnie, nie? Do skansenu ją wpuścić tylko. Whee! Tak, tak generalnie, tak. Ada się wbija w tutaj coś bardziej takiego folkowego, jasnego pewnie. Wykorzystamy sobie sztachety, bo pamiętajmy, że ramowanie fotografii jest zajebiste i tego się trzymajmy, aby to nie było takie oczywiste klap, klap. Już lecimy i działamy.
No to tak, zamysł jest taki. Przebijamy się przez takie tutaj te pachluzia w tamtą stronę. Oj, zaczepiłem. I tam sobie pozycjonujemy naszą modelkę. I mamy takie fajne na trawce słoneczko, które gdzieś tam się rozbrzmiewa delikatnymi strumieniami swoich promyczków. O, trzeba umieć opowiadać. Ada już prawie gotowa. Dobra. Weźmiemy jakiś gorczek, albo i nie. No ładny, ładny, ładny. Tak, czyli tak, tutaj sobie jest modelka, ja jestem gdzieś tam. Będzie ładnie. Pamiętam o takich stylizacjach. Zobaczcie, jest fajny pasek. Zajebisty. I, Nie, że tylko sama sukmana. Te rękawki. O, miazga, nie? Dobre, dobre. No, jak już Ada wejdzie w stylizację, to słuchajcie, nie ma bata we wsi normalnie. Jak to mówił Marek Konrad. Dzióbka. Nie, spoko, jest świetnie, tak, jest pięknie ogarnięcie. Tak, przykładamy wielką wagę do stylizacji na sesjach, które są sesjami inscenizacyjnymi, a nie tylko lifestyle'owymi, takimi spozycjonowanymi na teraźniejszość. Jeżeli coś tam robimy, co będzie odwoływać się do pewnej, nie wiem, epoki, czasu, to pilnujemy sobie tego wszystkiego, aby to miało ręce i nogi i konfrontowało się w sposób mądry, a nie idiotyczny. Prawda, Ada? Tak. Potwierdza to, tak. Ada wszystko potwierdza, bo jest jeszcze skoncentrowana na... Na ogarnianiu się. Na właśnie ogarnianiu okay. się. A fotograf, gdy modelka się ogarnia, ubiera, tam przyczepia sobie kolejne wisiory, fotograf wtedy, gdy już wie, w którą stronę świeci słońce, gdzie, co, jak skomponować, bo kompozycja kadru należy do nas, to sobie po prostu już wtedy siada na ławeczce. Jak sobie siedzi na ławeczce, to sobie myśli o wielu sprawach, które jego głowę rozświetlają myślami jasnymi, czasami zasmucają myślami ciemnymi, jak chmury burzowe, ale zasadniczo fotograf siedzi, kontempluje, może oprzeć się o ścianę, trzymając aparat na swoich kolanach i licząc na wspaniałe zdjęcia z dzisiejszej sesji. Bierze kawę do ręki i uzgadnia plan sesji. Bo są takie chwile i takie pomysły, chwile to źle powiedziałem, są takie pomysły, na które modelka się nie musi godzić. Więc a co to jest? Bierz się do roboty. Dobra, bierze się do roboty, bo tak, szkoda czasu. Więc przenosimy się na plan zdjęciowy i teraz sobie tam wiesz, na tę samą zakładkę. Ale urokliwy kawałek miejsca. Nawet bardzo urokliwy. I ten dach z powitym mchem. Niczym nie wiem co. No to zmiana koncepcji padła jednak na to. No zobaczcie, jaki przepiękny, urokliwy kawałek czegoś. Każda scenografia powinna czymś się ciekawym charakteryzować. I jeżeli się nie charakteryzuje, no teraz się zaplączę już zupełnie totalnie, ale chodzi o kolorek. W skansenie mamy dużo brązów, a tutaj, zobaczcie co się dzieje. Przepiękne. O, jakie ładne, kurczę. Kolejna stylizacja. I co się tutaj dzieje? Kochani, zobaczcie sami. Ada dzisiaj szaleje na sesji.
O tak, będzie ją widać. Szalić się na sesji do oporu, no nie? To po prostu, o, cudownie. Ale o czym to świadczy? Świadczy to o wielkim zaangażowaniu do sesji. I bardzo proszę, wszystkie modelki, które trafią przed mój obiektyw, aby zaangażowanie było pierwszą cechą, gdy się przychodzi na sesję. Dobranoc? Nie, żartuję, no nie dobranoc jeszcze, bo jeszcze robimy. No dobra, no i zobaczcie. Zobaczcie, jaki vibe. Jest koszyk, są jabłuszka, tutaj wszystko gra, nie? Dobra, to lecimy. Kilka sytuacyjnych takich układów z ruchu, czyli będzie tutaj sobie Ada troszeczkę biegać, podbiegać i... A, no i oczywiście musi zdjąć te... Cichorzemki. Cichorzemki, bo cichorzemki nie pasują tutaj zupełnie, więc tutaj będzie boso jak Cejrowski popylać po świecie. Okay. Takie, postaraj się symetrycznie mi ustać to, dobrze? No wiesz. Bo jakie tu jest światło teraz, z tymi problemami. Jest wyśniutko takie. Pięknie, dobra, tyk, tyk. Dobrze. Cześć. Fajnie. Okej, fajnie, na chillu, pod, na tą ściankę, tyk. Uwielbiam skanseny. I je uwielbiam. Mogłabym tu żyć, mogłabym tu mieszkać, mogłabym tu pozować, pozuję właśnie. Także przez to mam namiastkę życia w latach 1900. Dawnych. Tak, jabłuszka były w akcji. Jabłuszka były w akcji, bo były. No, pasują. I spieszymy się bardzo, ponieważ o 18 to tak naprawdę jest już na tyle szaro, że ta no, temperatura tego światła jest taka se. Jeszcze dwa chyba sety, czy jeden set zdjęciowy? Dwa. Jeszcze dwa. A ja noszę te jabłka. Nie mam siły, nie? Zobaczymy do Bajora. No, chyba ty. Tak, jak na razie idzie nam całkiem nieźle. Ada też jest zadowolona. No bardzo, no to no marzenie Ady to zrobić zdjęcia w skansenie, nie? Ale lubisz, bo co? Jest cisza, spokój, nie? A nie jak w wielkim mieście rozjeżdżają ci jakieś samochody. Dlaczego taki klimat? No może jakieś upodobanie do... Do kleszczy. Do takiego stylu życia, do... Także kolejny dom Ady będzie znajdował się w skansenie, albo w jakimś lesie. Jeszcze właśnie nie, ale tak może na chwilę tylko. Na chwilę tylko właśnie. To czasami jak będziesz mieszkać w lesie, to zaproś na grzyby. Znasz się na grzybach? Tak, znam się na grzybach. Jadalne. No jak to jakie, no? Kurki. Kurki najłatwiej, opieńki, ale podgrzybki, prawdziwki, gąski. No kurde. Oto i przygotowania Ady do kolejnego setu zdjęciowego. Mamy bardzo sympatyczną sukienkę i piórka, nad którymi się tutaj właśnie teraz no, kminimy, czy je, a może tak z przodu, czy nie, czy raczej. No, ale tu nie jest trochę za pusto? Nie wiem, niech widzowie ocenią. Dzień dobry. Dobra, zobaczcie, mamy taką perspektywę na taki pałatyk z tyłu. Mamy kobietę w czerni. Chociaż jest blondynką, i taką zajebistą bramę. Trochę takie południowoamerykańskie, takie, wiecie tam, z okresu tam wojny secesyjnej, nie? Takie klimaciki. Dobra, i tutaj troszeczkę sobie poruszamy, pobiegamy, Adę. Nic się jej nie stanie.
nogi jej chyba się nie urwą i nie połamie ich. No to go. No, ładne, no. Naprawdę, no kurczę. Jakieś ten kwiatuszki, łódka chyba zatopiona, tak, zatopiona troszkę. No spoko. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, proszę panią? No, dlatego tu jesteśmy, okay. Więc musi być ładnie. No dobra. Czyli tak, mamy słoneczko tam, więc pracujemy sobie na kontrze, bo nie mamy tutaj czym przesłonić sobie jakimiś gałęziami na przykład, żeby to słońce gdzieś tam na twarzy pociachać, takie, żeby nie było takie oczywiste. Zresztą od strony wody nie zrobię, no o czym ja mówię, no także kąterka. Dobra, no to go. Kolejny set, kolejny. Ostatnia metamorfoza Ady. No Ady dzisiaj nie poznacie po prostu. Dzień dobry, Ado. Taki głos, tak? Tak, mamy... to miało być czarne, okazało się granatowe, ale pozwoli to na wykonanie dosłownie 3-4 takich szumnych, niby analogowych portretów. Na to liczę. Ada gotowa. Idziemy. Nie mogę. Metamorfozy na zdjęciach mają swoje różne strony. Jedną ze stron jest chichot. Mamy to. Bardzo długa sesja dzisiaj, wielowątkowa i wielostylizacyjna. Ada finalnie wyskoczyła sobie... Finalnie została brunetką po sesji. Wszyscy zmęczeni są, to na pewno. Zawijamy się już w swoje strony. Ada na południe, a ja na północ chyba. Też tak. Ale bardzo ci dziękuję. Jak zawsze, zajebiście. Także... Dziękujemy. Dobra, następna sesja za pół roku. Dobranoc. Dobranoc za pół roku.